Siema ludziska, witam was w moim pierwszym Zagrajmy Wy. Zagramy sobie grę Fave, Zapomniane Opowieści. Nie jest to Zagrajmy Wy na ślepo, ponieważ przeszedłem już tą grę wiele razy, bodajże z 5. I krótko ją omówię, bardzo fajna gra, RPG. No nie wiem, jakby to opisać, może MMORPG, ale nie wiem. W każdym razie bardzo ciekawa fabuła, dużo rozrywki dostarcza nam ta gra, chociaż według mnie jest dość krótka. Teraz od razu przejdziemy do gry, jednak przerwę nagrywanie, ponieważ podczas zaczynania gry, jeżeli nagrywam frapsem, to wywala, więc zaraz wrócę. Okej, okay, udało się. Nie będę mówił podczas filmiku, może. Forest of Albion lay the small town of Oakvale, unchanged by time and untouched by the sword. Here lived a boy and his family, a boy dreaming of greatness, of one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an evil warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. No, doprawdy wzruszające. Come on, Dobrze. wake up. Szybko, szybko ustajemy. Rozmowa z ojcem. Tak, to zawsze boli. Okej, okay, mam już sterowanie nad naszym bohaterem. Myślę tak, żeby coś zrobić z tym głośnym dźwiękiem, ponieważ jest strasznie głośne. Właśnie, głośność muzyki, głośność efektów zostawimy, głośność dialogów i tak jest niewielka. Głośność efektów, albo zastosuj, okej. Okay. No. Dobrze, więc musimy teraz uzbierać pieniądze na prezent dla naszej siostrzyczki. I teraz musimy to zbierać. Zaczynamy zbieranie. Dobrze, musimy znaleźć tego dzieciaka. I on, o ile dobrze pamiętam, zawrócimy, tak będzie szybciej. Kurczę, podoba mi się grafika w tej grze. A w każdym razie obiekty, te modele są takie nieproporcjonalne. No to według mnie fajnie wyróżnia tą grę spośród innych. Dobra, gdzieś tu pewnie. A właśnie. Tutaj mamy pierwszy wybór. No i teraz mamy swój pierwszy wybór w grze. Możemy albo pobić chłopaka tego, albo tego. Jeżeli pobijemy tego, to dobry uczynek, a jeżeli tego, to zły. W każdym razie. Nie lubię być zły, dlatego pobijemy tego. Okej, okay, widzicie, to nie jest trudne. Dobra, dobra. Okej, okay, mamy pluszowego misia dla tej małej dziewczynki. Tak, myślę, że zastanawiam się, czy
zrobić w tym odcinku tylko jak przejść tutaj wioseczkę, czy tak dajmy, czy trochę więcej, ponieważ nie wiem ilo minutowy filmik uda mi się wrzucić na YouTube'a. No, chciałbym jak najdłuższy, ale... Oj, to jest kolejny wybór, czy dobrze ci źli będziemy. Gdzie jest ta laska? O, tu właśnie. Dobrze, teraz mamy kolejny wybór. I teraz tak, za tamtym domem jest zdradzający ją mąż. I mamy wybór, albo nie powiemy nic tej lasce. Powiem wam, spróbowałem tak i tak fabularnie, jakby na to popatrzeć. Albo po dialogach to żadna różnica, więc lepiej go wkablować. Tak, próbuję nas przekupić, ale my nie jesteśmy tacy. Czy weźmiesz od niego łapówkę, popełnisz zły uczynek? Tak. Od starego dostajemy złote monety za każdy dobry uczynek. Popełniliśmy już chyba dwa dobre uczynki. Pojedziemy teraz do tej laski. Gdzie ona jest? Tu. A oczywiście musimy go... A szkoda, bo wygląda nawet na spoko laskę, nie? Zrobiłeś dobry uczynek. Okej. Okay. Teraz kolejny. Tu jest sprzedawca, tam mamy siostrę. Okej. Okej, teraz musimy pilnować tego dzieciaka. Teraz tak, jeżeli tutaj nic nie rozwalimy, żadnego z tych, prawda, o właśnie tych beczek. To, o tutaj tu nie mam czasu pod mapką. W każdym razie, jeżeli nie rozwalimy żadnego, to zaliczymy to zadanie. I będzie to kolejny dobry uczynek. Wkurzamy ten synek. Ale możemy też to zrobić w zły sposób. Rozwalimy te. I tu jest druga opcja, że jak rozwalimy te wszystkie beczki, to w jednej z beczek będzie moneta. No i tak czy siak będziemy mieli monetę i teraz po prostu wybieramy, czy chcemy być trochę źli, czy trochę dobrze. Ja tutaj zawsze byłem aniołkiem z takim krążkiem nad głową. No. Tak. Okej, dziękujemy panu. No, to już będzie sześciuteńko. Idziemy teraz tylko do ojca. On da nam kasę. Idziemy do sprzedawcy. Kupujemy czekoladki dla siostry. Idziemy do siostry, dać jej czekoladki i sami zresztą zobaczycie co dalej. O, brom. Okej, okay, ja mam kasę 4, okej. Okay. Przestałem, czy da się teraz uwalić te drzwi? Chyba nie. Nie będzie się dał, bo się podświetlają. Tak. Okej. Tak, dziękuję. Okej. Zjedziemy do siostry. Ja jestem dobrym bratem po prostu w tej grze. Okej. O, dobrze, idę. Co, jakiś bóg? Czy tutaj tak ma być? A to chyba wolno. Okej, teraz mamy filmik.
you up last night. It was another of those dreams. I was standing in this field when something happened, but I can't remember what. Zaraz sobie przypomnisz. Never mind that though. I'm still waiting for my present. Jaka jędza. No nie, nie da mi. A to pamiętała. No, teraz kolejny przerywnik filmowy, bardzo ciekawy. Bardzo ważny dla fabuły. Dajmy go. A, pięknie. Spierdalaj. Jeps, prawie syna. Aż też go nie zauważyli przez ten płot, no. Zadziwiające. Jak łatwo się schować za płotem. Tak, kolejny filmik. Evil had come to Oakvale. Bandits wielding torches and steel, slaying and burning all in their path. Blood red flames lit the night as the villagers screamed and begged for mercy, and soon their bodies filled the streets. Then the raiders reached the last house where the boy and his family lived. It was them they had slaughtered so many to find. The father fought to protect his kin, but he was no warrior, and fell mortally wounded. The bandits ripped the house apart, but could not find the boy. Through torture and threats, his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them both. By woods. The boy watched as all he knew was taken away. His whole life was crushed to ashes. He was alone. Okej, okay, ludziska, myślę, że to będzie dobry moment, żeby zatrzymać dzisiejsze nagrywanie. Znaczy, w każdym razie ten filmik. Następne myślę, żeby dorobił jakiś tak mniej więcej 15-minutowe. Dobra, to trzymajcie się, narka.